Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP22 Kariera. Od ostatniego odcinka minęło tam kilka dni. No cóż, cały ten ubiegły tydzień miałem dosyć mocno zajęty. Praktycznie codziennie rano wyjeżdżałem z domu, a wracałem dopiero wieczorem. Także w ogóle nie było czasu, żeby nagrać jakiś odcinek. No ale myślę, że teraz już coś może będzie lepiej. Zaczynamy teraz wycieczkę po Azji. Tutaj Europa już wszystko zakończone, teraz wycieczka do Azji. Japonia, Tajlandia, Australia, Malezja i potem powrót do Europy, do Walencji na finał sezonu. W treningu tutaj byłem na czwartym miejscu. No, wydaje mi się, że mógłbym troszkę tam poprawić czas. Jeszcze lepiej, ale czwarte miejsce to jest wystarczający wynik, bo oczywiście najbardziej chodziło mi o to, żeby dostać się bezpośrednio do drugiej części kwalifikacji. Od tej Austrii chyba, czy jeszcze tam od Silverstone? Tak, od Silverstone ścigam się na tym poziomie trudności 70. No jest to już dosyć spore wyzwanie, ten poziom trudności. Jeszcze dodając do tego ten model jazdy, jaki jest, to jest to spore wyzwanie. Tutaj potwierdzenie. No już nie da się tak, to było w MotoGP 20, gdzie na tym poziomie trudności tam 100 sobie jeździłem większość kariery. Tutaj, no nie wiem, może akurat to 60, 70 to będzie max. Zobaczymy. To teraz jeszcze opony, troszkę paliwa więcej. No niech będzie tyle, tak by 3,5 tego okienka. Troszkę czasu do przodu. Tutaj też te okrążenia w Japonii są dosyć takie dłuższe, bo 2 minuty schodzi jedno okrążenie. Mamy już pierwsze czasy. Tak mniej więcej trzeba będzie pojechać. Jeśli chciałbym mieć pole position, to muszę pojechać 2.01, bardzo niskie. No to można już wyjeżdżać na tor. Tor Motegi w Japonii to jest tor, na którym udało mi się przypieczętować Mistrzostwo Świata MotoGP, kiedy była kariera z 20. No a tak poza tym to, no nie wiem, też taki tor, no bardziej średnim powiedział, nie jest tor oczywiście jeden z moich ulubionych. Patrząc na mapę widzę, że mam wolne miejsce z przodu i z tyłu, to mi się zawsze podoba. Jest tu kilka takich trudnych zakrętów, szczególnie ta końcówka. Najtrudniejsze miejsce na torze to jest chyba ta końcówka. Ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że hamowanie tam jest trudne do tego miejsca. Oczywiście z wielu powodów. Z powodów tego, jakie w tym roku jest ogólnie to prowadzenie, ten model jazdy. Właśnie przez to ten ostatni zakręt jest w tym roku na tym torze bardzo trudny. Trzeba naprawdę uważać z hamulcem. Trzeba uważać kiedy i jak mocno się ten hamulec wciska. No, trzeba się tego wszystkiego nauczyć, żeby dosyć poprawnie przejeżdżać tamten zakręt. Już jest końcówka, jeszcze ta prosta i już niedługo będziemy rozpoczynać pierwsze okrążenie pomiarowe. O ten odcinek też nagrywam troszkę późno, bo no jest już niedziela 15, no odcinek się ukaże gdzieś tam koło 17 pewnie dopiero. Akurat też przed chwilą zakończył się wyścig MotoGP we Francji,
to jest to miejsce, gdzie tutaj trzeba bardzo uważać. No dobra, za moment już zaczynamy pierwsze okrążenie pomiarowe. Może o wyścigu MotoGP powiem w trakcie wyścigu, tutaj jak już będzie. I hamujemy od pierwszego zakrętu. Początek tego okrążenia, właściwie cały pierwszy sektor, to jest tak, że jest prosta, nawrót, prosta. Tu trzeba się troszkę odprostować. I tu mamy już pierwszy sektor. No 1/10 tylko wolniej od najszybszego zawodnika. No tu się prawie zmieściłem, jednak troszkę mnie spowolnił ten krawężnik. To było dobrze. Trzeba się spalać od razu. Widziałem tam, że byłem już na czerwono po drugim sektorze, no ale w trzecim sektorze, nie w trzecim, w czwartym, tam najwięcej czasu tracę. Także tutaj, chociaż jestem najszybszy, to i tak nic to nie daje. Nawrót teraz. To troszkę za szeroko było. 83 tysięczne, tylko wolniej od najszybszego zawodnika. Hamujemy. Jeszcze tylko ta końcówka. Jest bardzo ciężko, jest ten przekładka tej szykani. To jest bardzo ciężkie, trzeba to uważać, żeby się nie przewrócić. No i mamy czas. To jest drugie miejsce. 40 tysięcznych straty do Fordzi. No i tutaj blisko przewrotki było. A po tych krawężnikach no 30 tysięcznych na razie straty. Ale nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, czy ja tym mógłbym odzyskać te 30 tysięcznych, bo to okrążenie poprzednie było w miarę fajne. No tutaj już jestem 0,2 na plusie. Teraz coś, no 0,2 na plusie, ale tego raczej nie dowiozę do mety. No jest troszkę lepiej. Jest lepsze okrążenie, tylko jeszcze kawałek tego toru został. No tutaj, to jest właśnie, to było to jedno miejsce na poprzednim okrążeniu, gdzie tak znacząco straciłem czas, tam za szeroko wyjechałem. Teraz było dobrze. Jeszcze końcówka tylko. Oj, tu było źle, tu było źle. Chyba nie, to nie było to, ale będzie poprawa. Nie przejechałem tego tak jak trzeba, ale będzie poprawa. O 0,3 sekundy się poprawiłem i to już jest czas, który mi daje. No teraz za szeroko chyba było, nie, delikatnie tam. Delikatnie brakło, żeby już się przewrócić. No znowu jest zakup pierwszego sektora, ale to już jest tak. Też tutaj. A, taki uścisk zaliczyłem trochę. Nie, to już. No cały czas jestem w okolicach tego swojego najszybszego krążenia. No wydaje mi się, że już tego nie poprawię. Waham się tak blisko.
No 40 to już jest duża strata. Na tego okrążenia zacznę po prawej i w sumie to będę zjeżdżał do boksu. Ale to jest dopiero 9 czas. A się wszyscy poprawili. No to nie, w takim razie, no, skoro to jest dopiero 9 czas, to chociaż i tak raczej mi już nie wyjdzie, to sobie dam jeszcze jedno okrążenie. Okrążenie ostatniej szansy. Ale słabiutkie wyjście, no i no nie, to już właśnie. Nie będzie się liczyło to okrążenie, czyli koniec kwalifikacji i dopiero będzie 12 miejsca albo i gorzej jeszcze. To nie jest, skoro to okrążenie mi się nie liczy, a i tak będę musiał poczekać tą minutkę. Jakbym wiedział, ten zjechał do boksu. I tak będę musiał poczekać tą minutkę. Dopiero potem się kwalifikacje zakończą. Zawodnik, no, prawdopodobnie jest na okrążeniu pomiarowym, więc nie będę mu przeszkadzał. A to już się nie zniszczyłem. Ale że tak wszyscy poprawili jakoś te czasy. Jeszcze 15 sekund i wtedy się te kwalifikacje zakończą już. Bo jak nie jadę na okrążeniu pomiarowym, no to od razu mi pokaże wyniki już za te 5 sekund. The second Moto3 qualifying session comes to a close. The results you see on the screen correspond to riders' starting order on the grid tomorrow. No 16 miejsce, dosyć. Ale Foggia tu już za mną. Nie wiem też, co się stało. Tak wszyscy nagle zrobili takie świetne czasy. Tutaj Suzuki, McPhee identyczne czasy, ale McPhee ma pole position, bo to jest tak, że chyba on pierwszy zrobił ten czas, albo że jego drugi najlepszy czas jest lepszy od drugiego najlepszego czasu Suzuki. Jakoś to jest taka zasada, ale wydaje mi się, że po prostu McPhee ma pole position dlatego, że ten czas wykręcił wcześniej niż Suzuki. No tak, cóż, gdyby ta gra była bardziej dopracowana, no to powiedziałbym, że jest ok, a to równie dobrze może być jakiś błąd w tej grze, że te czasy wyszły aż takie tym i pozostałym kierowcom, no i że Foggia jest tak daleko. No dobra, pora już teraz przechodzić do wyścigu. Zobaczymy, co się w tym wyścigu będzie działo. No będzie ciekawie, zapewne w tej ostatniej szykanie, na każdym okrążeniu. Bo nie wierzę, żebym dał radę tam przejechać za każdym razem dobrze. Hello and welcome to the far east of Asia. We are live from the As you can see, we're heading to the starting grid where everyone is ready for the start of the race. The weather is clear and temperatures are far from extreme. However, tire wear will play a very Oczywiście important twardo, wony. In today's race. That's why lots of riders have been using medium zrobiłem tires na tych miękkich a na pośrednich. Na pośrednich zrobiłem coś ze 4 okrążenia. Może by wytrzymały te pośrednie opony. Zaryzykujemy jednak. Nie, ja nie mam nic do stracenia, także zrobimy coś takiego, że na pośrednich oponach wystartuję do tego wyścigu i zobaczę, czy to jednak był dobry pomysł, czy nie. No to start do wyścigu na pośrednich oponach. No widzę, że tutaj są tacy zawodnicy, którzy mają dobór opon, taki sam jak ja, no większość, czyli wydaje mi się, że dobrze trafiłem. The riders are all lined up on the starting grid. Just a few moments more and the lights at Twin Ring Motegi will go out to start the race. No
I wystartowaliśmy. Pierwszy zakręt. Tutaj w pierwszym zakręcie zawsze to można wykorzystać, że można się trochę odbić od tych zawodników. No tutaj już troszkę za wcześnie zahamował. A tutaj dojechał po trawie. Ale tutaj miałem zepsuty zakręt. Wyjście zakręt, które zepsuty miałem. No dobra, to pierwsze zakręty już mam za sobą. A oni trochę za wcześnie zahamowali. Aj. Za wcześnie zahamowali moim zdaniem. Znaczy no... To jest jeszcze może taki poziom trudności, że zahamują troszkę wcześniej niż trzeba. No teraz ja musiałem trochę wcześniej zahamować. To pomogło mi wejść w ten zakręt. Aj, to się tam... Dosłownie się wciąłem między nich. Tutaj Toba, który jedzie u siebie, i Toba to jest oczywiście zawodnik, który mi wziął numer, no bo ja jak zaczynam sobie karierę w MotoGP, oczywiście jak zaczynam od Moto3 kategorii, zawsze, to zawsze chcę sobie wziąć numer 27, no bo to jest mój ulubiony numer, ale zawsze tego numeru nie mogę wziąć, bo właśnie Toba go ma. Może jak w końcu zniknie z Moto3, to w końcu będę mógł sobie ten numer wziąć. Zdecydowanie wcześniej hamują zawodnicy tutaj w tym miejscu, względem mnie. Widzę to. Czy jest już kilka zakrętów? Takich, na których oni hamują dosyć wcześnie, ale to jest ten zakręt. Ta końcówka okrążenia jest dla mnie problemem, bo nie mogę wpaść na hamulcu, bo bym się przewrócił. Muszę ten hamulec tak odpuszczać, albo go tak delikatnie tylko używać. A przez to tracę czas, że nie mogę tego hamulca użyć tak jak chcę. Pierwsze okrążenie mamy już za sobą. Tutaj też się do nich zbliżam. Ale to mnie wyniosło. No te prawie tutaj już do tego miejsca, gdzie się odbywa ten karę za ścinanie toru. Long lap penalty. Tutaj też wcześniej hamują. Ja się tutaj mogłem zbliżyć do nich przez to. Ale mnie samo to nie wyniesie. Nie, zmieściłem się w torze. Tu się za późno składam. Ale to się już nie mogło udać. No ale na szczęście tylko się trafiłem i dałem pierwsze ostrzeżenie. Nie przewróciłem się. Znowuż tutaj mam takie wrażenie, że oni trochę hamują później ode mnie. Mam takie wrażenie, że oni trochę hamują później ode mnie. Tak, tutaj hamują też później ode mnie. A teraz to problematyczne miejsce. Muszę tu dziwnie hamować bardzo, żeby się tutaj, no tylko żeby się nie przewrócić. Ostro po tym krawężniku, to mało brakło, żeby się przewrócić. Tutaj chyba też to jest zakręt, gdzie oni hamują troszkę
za wcześnie. No nie, tym razem nie. O, to się nie... To już mówiłem, że to się nie mogło udać, ale... A jakim cudem się udało? Tamta grupka z przodu niestety uciekła już. No, z tego co widzę, to się przyłożyłem trochę do tego okrążenia. Bo to okrążenie jest o sekundę nawet szybsze niż poprzednie. Ponad sekundę już. Bo już tak troszkę się to uspokoiło mniej więcej. Można powiedzieć, że tu jeszcze mi się pokazał. A tu na hamowaniu go wyprzedzę z prędkością. Mam zapomnieć wcześniej. I tutaj musiałem się wyprostować. No właśnie, no tak to jest, tak to będzie tutaj na każdym okrążeniu w tym zakręcie. No nie jestem w stanie tego zakrętu, tej szykany, nie jestem w stanie pojechać do tego miejsca tak jakbym chciał optymalnie pojechać, no bo wiem, żeby to się skończyło przewrotką. No i w treningu oczywiście już się przekonałem. Dwie i pół sekundy. Ta grupka z przodu odjechała, no i to już jest za daleko, żeby do nich się zbliżyć. Tu jeszcze trochę przedobrzyłem. Chyciłem tam prawy delikatnie, no ale za krótko, żeby się przewrócić. A i tutaj wpadłem. Ogromna niestabilność na tym hamowaniu, bo hamowanie na krawężniku i przewrotka. Dopiero pierwsze. Chociaż już byłem blisko, miałem tak, byłem kilka takich, no tutaj też nie. Było wcześniej kilka takich momentów, gdzie ta przewrotka była bardzo blisko, ale... Ale tutaj... No nie, trzeba to wcześniej cofnąć. Najlepiej przed tym hamowaniem gdzieś, o tutaj. Teraz wejdę w ten zakręt. Trochę się tutaj położyłem na niego. Właśnie ten wyścig MotoGP miałem o nim opowiedzieć. Kilka zawodników się przewróciło i to takich kilku, no, bardziej znanych zawodników z czołówki. No cóż, tutaj się przewrócił też ktoś z Red Bulla. Nie wiem co to jest. Ja bym jechał bezpośrednio za nim, to bym widział. Czterech zawodników tu obok siebie jedzie. Na hamowaniu i tak ja tutaj wyprzedziłem ich wszystkich. No to hamowanie mam dobre w tym miejscu. Ale tutaj to miejsce lewo. No właśnie. To jest on czy chyba. Nie, teraz już mi nie pokazuje, jak to jest. A wracając do wyścigu. Zawodnicy z SUV się przewrócili. Rins i Mir. Z czego wywrotka Rinsa była dosyć groźna. Nie trafił tam w pierwszy zakręt i musiał pojechać po żwirze i potem jak wracał na tor, to go tak jakoś podbiło go bardzo mocno i się wtedy przewrócił. Wywrócił się też Banaya, który przez większość wyścigu był liderem, ale jak tam Bastianini go zaczął straszyć, wywierać presję na nim, to najpierw popełnił jeden błąd, podwójnym prawym zakręcie,
a potem jeszcze już no w ostatnich tych zakrętach, tych też podwójnym prawym, tam się przewrócił. Na Bastianini wygrał wyścig, wygrał swój trzeci wyścig w tym sezonie. Czyli tak no, można troszkę powiedzieć, że jednak to zwycięstwo w Katarze aż takie przypadkowe to nie było, jak już trzy wyścigi wygrał. Drugi był Miller, a trzeci dojechał do mety Espargaro, który tam przez praktycznie większość wyścigu walczył z Quartararo, no, który chciał u siebie być przynajmniej na podium, ale tego podium się nie udało zdobyć. A i tutaj to się pewnie mogło skończyć dobrze. Trzecie okrążenie. W jednym fragmencie toru złapałem dwa okrążenia. To się musiałem troszkę prostować. No trochę teraz tutaj wspomniał walki, takiej chaotycznej walki. No, to jest też niesamowite. Cały czas mnie to dziwi. Na przykład teraz zawodnik, który hamował do zakrętu, zamiast się skupić na hamowaniu zakrętu, to machał na przeciwnika. No to było zdecydowanie za szybko w tym zakręcie. Tego już się nie dało zmieścić. Chyba też było za szybko. No. Wrócę gdzieś tu na Giantor. Wróciłem tu za nimi. To jest chyba mój kolega zespołu nawet. Tak. Ale nie. To też się nie mogło udać, bo tutaj źle zahamowałem, zdecydowanie za późno. Zahamowałem troszkę za wcześnie. I tu jest pełno. I tu zawodników jest. Wszyscy walczą. Oj, tu zawodnik z Leoparda jeszcze się pojawił tam. Czemu tak daleko w stawce też musiał gdzieś przewrócić? Chyba to jest Porsche. Sporo nas tu jest. Na tej kosze sobie machają nawzajem, zamiast się skupić na wyścigu. Tu na hamowanie wyprzedzę kogoś? O, większość. Ale dam radę wyhamować spokojnie. Czy tutaj się podbijałem od innych? To jest 19 miejsce. Jeszcze 4 okrążenia. No tu było za szybko na wejściu. No te opony się jednak trzymają. To fajnie. No tutaj też za szybko. Ale się zmieściłem, jakoś nie przewróciłem się. No jednak już te opony, jak to zwykle była w drugiej części wyścigu, już trzeba sobie hamować troszkę wcześniej do zakrętu. No i jestem po prawie. Za to już dostałem ostrzeżenie, chociaż nic na tym nie zyskałem. Musiałbym się bardzo postarać, żeby tutaj wyprzedzić tych przede mną. Ale tutaj też zauważyłem, że
hamowanie do tego nawrotu, o teraz, to jest miejsce, gdzie jednak tracę troszkę czasu do nich. No może nie teraz akurat. Tutaj mi się chciała, za daleko odjechali. Szkoda, że się tutaj nie zabrałem w tym razem. Bo na tym hamowaniu się zbliża pewnie do nich. Nie mam zamiaru też tutaj przesadzać jakoś zbytnio. No jestem już razem z nimi, a gdybym lepiej wyszedł z tamtego nawrotu, to może ich nawet bym przebił. Ale tutaj właśnie. Choć teraz... Teraz aż tak dużo na nich nie straciłem do nich tak dużo na wejściu z tego zakrętu. Ja jeszcze trzy okrążenia. Tutaj zaciśniłem. No i tym razem mi wyszło dobrze. Ja tu sobie nie pojechałem sobie za nich w tym tunelu. Tutaj ciasno będzie. Nie mogłem pojechać tak jak chciałem z tego zawodnika przede mną. I dlatego takie słabsze było wyjście z poprzedniego zakrętu. Tutaj się ucisnę. Utrzymało mnie jeszcze na torze. No ale straciłem znowu 3-2 miejsca. O. Już myślałem, że się przewrócę, ale nie. Troszkę brakuje do nich, żebym był bliżej nich, żebym na prostej był tuż za nimi, to bym sobie użył no, tej przewagi na hamowania, które tam mam. Ale no tutaj lepsze wyjście mają. I teraz mi uciekną i ja już na hamowaniu co najwyżej się do nich zbliżę, ale ich nie wyprzedzę. A i tu jeszcze ten prawo. Oj, przewrotka. No nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze w tym zakręcie. Nie wiem czemu tym razem. Teraz mi wyszło. Najlepiej podczas całego weekendu na tym torze wyszedł mi ten ostatni zakręt. A i tutaj przewróciłem tego zawodnika Red Bulla. Znowu tutaj starcie. Tutaj szkoda, że nie udało się pojechać optymalnie. Oj, tutaj prostowałem się, ale za bardzo się wyprostowałem i trawa była. No tutaj są, bardzo blisko jest tutaj do tego, do zawodnika, który jest już na punktowanej pozycji, ale blisko i daleko można powiedzieć. Tutaj nie, całkiem źle tam szukane pojechałem, tylko straciłem do nich teraz. I tu znowu jest to samo. Niby są blisko mnie, ale na tym wyjściu pojadą lepiej i to nie uciekną. To już jest przedostatnie okrążenie. Troszkę opóźniłem delikatnie hamowanie. No i tutaj przesadziłem z tym opóźnieniem.
dobrze. A tutaj mogłem uniknąć tego rzecznika, ale jest dobrze. Zaczynam ostatnio krążenie. Dobrze. Bardzo dobrze nawet można powiedzieć. 0,6 sekundy jestem szybszy względem swojego najszybszego okrążenia. I to tylko przez to, jak pojechałem ten pierwszy zakręt i drugi. No i tutaj już. Po prostu chciałem za dużo. To już nie jest, jakby to powiedzieć, ta żywotność opony, żeby tak późno hamować. Tutaj niewiele brakuje, żeby się dało, ale się nie da. No tutaj muszę tak pojechać szerzej. Teraz dobrze. Tylko to paliwo. No. Teraz troszkę zaoszczędzę tego paliwa. Tutaj nie, to się nie mogło udać, a jednak się udało. Złożyłem się na tym krawężniku i się nie przewróciłem. Tutaj się wcisnę mu. Aj, tutaj zepsuta druga część szykany. No ale nie, jednak udało mi się. No i teraz. Trochę ich przytrzymałem teraz, ale dobra. Cały czas jeszcze druga mieszanka paliwa. Na tej prostej sobie użyję, tej trzeciej. Oj, tutaj dostałem dosyć dużego strzała. I tutaj wszyscy, to jest wyprzedziła mi większość zawodników teraz, no ale jestem w tunelu przynajmniej. I będę tutaj na hamowaniu się starał zrobić wszystko, co tylko się da. Ale to się nie mogło udać. Jeszcze dostałem long lap penalty. Muszę to cofnąć, aby wyczuć ten moment hamowania. Dobra. Aj, tutaj nie. No nie uda się. To sporo walki. Ostatni zakręt. No i nie, brakło mi do punktów niewiele, ale brakło. Będzie 17 miejsce. 17. The Moto3 riders do their cool down lap. Let's take a look at the final results of the race we've just seen. Tak, jeszcze sobie spojrzę. 2.003 najlepsze okrążenie wyścigu. Na moje to było 2.007. No to pojechałem chyba lepiej niż w kwalifikacjach nawet. Podsumowanie teraz tego weekendu. I teraz pora na Grand Prix Tajlandii. Zobaczę sobie jeszcze tylko pogodę. Dobrze, będzie kwalifikacje, wyścig niezagrożony, jeśli chodzi o pogodę. I zobaczymy, jak będzie w Tajlandii. Jak to już często wspominam, w MotoGP20 w Tajlandii było zazwyczaj bardzo dobrze. No a jak będzie teraz, zobaczymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.